sieci pojawiło się przerażające nagranie. Tragedia, która wydarzyła się po kilku sekundach, jest niewiarygodna. Kompletnie nic nie zapowiadało takiego rozwoju wydarzeń. Wstrząśnięci świadkowie usiłowali pomóc, jednak akcja ratownicza była bardzo trudna. W sprawę musieli się zaangażować strażacy. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie. Kamera zarejestrowała zdarzenie, do jakiego doszło w miejscowości Hongqing w Chinach. Ten przerażający dzień mieszkańcy zapamiętają na bardzo długo. Wystarczyło zaledwie kilka sekund, aby na oczach innych osób rozegrała się tragiczna scena. Interwencja straży pożarnej była w tym przypadku konieczna. Sieć obiegło nagranie, na którym widać wstrząsającą scenę. W ciągu kilku sekund pod dwiema osobami zapadła się ziemia. Nagłe osunięcie chodnika z pewnością nie było czymś, czego spodziewaliby się przechodnie czy świadkowie zdarzenia. Do strasznego wypadku doszło 27 lipca w Chinach w miejscowości Hongqing. Dwie kobiety spacerowały sobie chodnikiem, gdy nagle w ciągu kilku sekund osunęła się pod nim ziemia. Wystarczył zaledwie moment, by dwie spacerujące kobiety znalazły się pod ziemią. Wskutek nagłego osunięcia się ziemi powstała ogromna jama, która dosłownie je pochłonęła. Oprócz kobiet wpadły do niej także metalowe barierki. Co spowodowało tak tragiczne wydarzenie? Według ustaleń, przyczyną osunięcia się ziemi były wcześniejsze intensywne opady deszczu, które pojawiły się w regionie. Na nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube widzimy świadków zdarzenia, którzy podchodzą do krawędzi dziury i usiłują wskazać, w którym miejscu mogą znajdować się kobiety, które stały się ofiarami okropnego wypadku. Bardzo słaba widoczność sprawiła, że nie było łatwo zlokalizować poszkodowane kobiety. Na miejscu musiała interweniować straż. Przy pomocy osób, które były świadkami zdarzenia, udało się odnaleźć i uratować uwięzione pod ziemią kobiety. Obydwie doznały obrażeń, w związku z czym musiały zostać przewiezione do szpitala. Dwa. Magda Gessler przyłapana w nietypowym stroju. Pokazuje, co myśli o koronawirusie 3. Szłyśmy i nagle spadłyśmy. Moje stopy były uwięzione pod kamieniem, przekazała jedna z rannych kobiet. Jej noga została stłuczona, natomiast druga kobieta doznała ran w obrębie głowy. Sezon deszczowy trwający obecnie w Chinach to bardzo niebezpieczny czas. Powodzie to wówczas bardzo częste zjawisko. Tylko od początku czerwca ucierpiało już ponad 45 milionów ludzi, co najmniej 142 osoby zginęły lub zostały uznane za zaginione. Źródło: popularne.pl.